No to widzę, ładna selekcja tu będzie. Bo nie przejadę całej trasy. O kurde. Thank you.
No trzeba dobrze łukiem wejść. Trzeba szybciej przyrzutkę zmienić.
No i chcę deptać. Druga setka. Odczuję trasę w nogach, na pewno. Pewnie każdy, ale od drugiej setki w górę, powiem wam, będzie ciężko. Trochę piasku po lewej, po prawej. Jak popada, będzie dość twardo. A jak nie, jak nie popada, to nie powinno wyschnąć aż tak mocno. O, lekka grząskość jest. Trzeba pamiętać, żeby się tu rozpędzić,
No inaczej, tak jak ja teraz, na najlżejszym przełożeniu będziemy kręcić. A chłopaki poszli. Na zawodach przynajmniej 100, 150 miejsc jestem za nimi. I co widać nawet na objeździe. Jadę ile mogę, oni treningowo, a i tak daleko z przodu. Co tam, jagódki? Dobra, jagonie, i tak mnie dogonicie. Jak za szybko jadę, to nie mogę, wiesz, powietrza złapać.
jeden podjazd i chłopaków nie widać. Przynajmniej te 5 na godzinę szybciej robią górki. Ale pamiętajcie, zawsze na górce, po górce jest zjazd. A zjazdy w Szczelcach są piękne, długie i szybkie. Też mamy z górki. No, prędkości będą tutaj po 30, ponad 30. Nawet 40. Lepsi 40 parę będą tu lecieć. Masą to mi nie uciekną. To mnie stuwa goni. Czas z górki. Thank you.
cały czas z górki.
No jak stracicie prędkość, to się robi dość grząsko. Miejsca tu mamy na 3 rowery, myślę nie więcej. Bardzo głęboko jest, także wjazd z lewej i z prawej strony na środek bardzo ciężki. Chłopaki już uciekli daleko. Prawdopodobnie to jest tutaj. Taki no. Wąwóz jest. Aha. I w tym wąwozie można jechać na dzidę, ale pierwszy zakręt jest ostry. No. Można go nie wyrobić. Dobra. Ale drugi spokojnie może ściąć, ile fabryka dała, bo jest takim lekkim łukiem, niepozornym w prawo. Dobra. Pierwszy zakręt uważaj. Pierwszy zakręt trzeba uważać. Dobra. Jeżeli to jest tutaj, ale nie ma racji, to jest. Thank you.
Czuwam znowu górkę jakąś. No, lekko jest. Dobra, to chyba ten kanion i pierwszy zakręt trzeba uważać, tak jak mówił Wojtek. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje.
przydałaby się banda po prawej stronie, bo wyrzuca. Drugi, bez pedałowania, sami widzicie, oj, będą tu gnali. Czyli tak jak Wojtek mówił, pierwszy zakręt trzeba uważać, drugi śmiało można wchodzić hukiem. Ja nie pedałowałem przez cały czas, prędkość i tak była dość spora, widziałem kątem oka tam 30 jakieś 5 na godzinę, 7. Także uważajcie. Mówiłeś, Wojtek. Pierwszy trzeba uważać, drugi jakoś drugi, tak łukiem, łukiem można tak, wejść. Tak, tak, łuk, tak. Ale jak będzie mokro, to właśnie można ścignąć. Tak. No ja mam opony w miarę dobre, także... Ja w ogóle nie pedałowałem, miałem jakieś 35 na godzinę, bez pedałowania. Tutaj może być coś zagmatwane, że tam jakiś podjazd tego, pierdo, ale teoretycznie tu jesteśmy na mecie. Ile to mamy? 20 km, czyli zaraz meta. 22 im według ich wychodzi, ale mówię, ta końcówka jest taka nie do końca. Czyli co, tu już jest meta, nie? Tak, tak, tak. Czyli koniec trasy. Tak.